Siemanko! Siemanko! 7:19. Jesteśmy właśnie w trasie. A tak właściwie to Kajo jada. No i tak się fajnie jedziemy i mam nadzieję, że było nas wcześniej słychać przez ten głośny i potężny silnik. Ale postaram się o to przy montowaniu. Także myślę, że widzimy się już na miejscu. Dokładnie. Witamy. Jo. Będziemy tutaj wchodzić do cementowni. Mam nadzieję, że będzie bez przypału. I co? Trwają przygotowania. Aha. Myślę, że będzie fajnie. Jest tu jakaś ścieżka. Generalnie tu nic tego tylko nie ma. Myślę, że spokojnie się tam dostaniemy. Może widać, tam na dole jest śnieg. A już jest ciepło. Na razie pójdziemy tą ścieżką tutaj. I potem postaramy się znaleźć te inne miejsca. Zejść jakoś delikatnie tam na dół. Trzeba też uważać na takie miejsca jak to. Zmęczone życie to mało powiedziane. To jest ciekawe. To jest kumin. Chyba. Świeci się? Nie. Jak to nie? O, git. Ale się nic nie świeci. Aha, dobra. Ale dobra, ale to... numerki, juuu! Siemanko, siemanko, moja perspektywa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Jest tu bardzo ciekawe miejsce. I chcę je szybko obadać. Myk. Myk. No, spoko. No generalnie fajne echo. Niepokoi mnie tylko ten tutaj zwisający kątownik. Mam nadzieję, że go dobrze widać. Tutaj lepiej nie podchodzić, bo to naprawdę wygląda, jakby się miało urwać w każdej chwili. Ale generalnie ciekawe miejsce. Dobra, mam nadzieję, że wszystko było pięknie widać. Siemanko, kamera druga. A teraz znowu schodzimy. Trzeba się stąd wydostać. Dobra, co, jak tam? Bardzo dźwięcznie. Fajne echo. Okej. Ciekawe miejsce. Idziemy tam. Trzeba uważać pod stopy. I generalnie gdzie się chodzi. Ale miejsce jest naprawdę genialne. Tu mamy jakieś takie większe pomieszczenie. Nie mam pojęcia, do czego służyło.
W sumie dużo tu z tego nie zostało, jak widać. A tu? Pisające odłamki zbrojenia, kamieni, tamtego podłoża. Dosłownie widać, jak ta cała skała się rozwarstwiła. Takie płaty. Graffiti 2019. Kolejny kominoda. Jak choinka. Kurczę, ciekawie byłoby tam wejść na górę, ale to by było zbyt niebezpieczne. Już chodzenie tutaj po tym jest takie risky w niektórych miejscach. O, a tu już jest następny budynek, tak? Znaczy, to jest ten sam budynek, ale jest jakby inny już, inna miejscowa. Dziura. Dziura. Siema, siema. Ło, woda. Shit. Nagrywa się? Chyba tak. Tak to jest, jak się nie patrzy pod nogi. Pamiętajcie, zawsze patrzcie pod nogi. Nawet kamienie mogą być zabójcze. Ohoho, tutaj też jest nieźle. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę tam wyjść. Chyba wolę zawrócić. Tu się dosłownie zawala. Ciekawie. Tu są jakieś dziury. Witam ponownie. Chyba idziemy naokoło i idziemy do tego następnego budynku. Ten komin jest dosłownie przechylony w prawą stronę. No nie powiem, nie chciałbym się na nim znaleźć. No najprostszy to on nie jest. Mamy tutaj jakąś pseudo, nie wiem, piwnicą tego nie mogę nazwać, ale tu chyba spływał właśnie ten cały cement. Widać jakby leje, w których są dziury. Generalnie dziwnie się tu czuję. Z jednej strony czuję się tu trochę bezpiecznie. Kot. Ciekawe, czego było widać na kamerze. Ho. Widzę cię. Z jednej strony czuję się tutaj bezpieczniej, bo nie mam nad sobą żadnych fragmentów, które mogą mi spaść na głowę. Ale z drugiej strony znowu czuję się, jakby to mogło wszystko w jednym momencie się zawalić. Jeszcze te echo gołębi. Wygląda jak wielkie lejki. Znowu cię widzę. Prawie jak ta hourglass. Znaczy się. No. Wiecie, o co chodzi. Klepsydra! O to mi chodziło. Klepsydra. Ja bym to nazwał lejami. Ale nie, taki moment. Aha. Widziałem kota. Ty widziałeś kota? Ja nie widziałem kota. A tutaj, moi drodzy, palono zwłoki. Kota. Chyba nie można powiedzieć. Nie no, to przecież to się wytnie. Normalnie jest drabina.
Ale wchodzenie po niej to by było raczej zły pomysł. Drabina! Chyba resztki z tej drabiny. Widzisz, patrz, tu jest szczebel. Tu nie ma. I dobra, tam są. No. Wiesz, co ci powiem? Stojąc tu, patrząc tam, nie czuję się zbyt bezpiecznie. Nie sądzisz? Ciekawe ujęcie. No, ja bym się nie czuł bezpiecznie, gdybym stał na tamtym. Ale jak pójdziemy tu, wzdłuż tego... Myślę, że będzie git. O, a tu jest ciekawy budynek. Jak to teraz idziemy, to ciągle w głowie mam taki obraz, że pojawia się taka plansza i wyświetla. Maksymalny ciężar został osiągnięty. Mam nadzieję, że tak nie będzie. O. Nie, tu jeszcze nie jest wysoko. No, ale w tym momencie orientujesz się, na czym stoisz. Wiesz, o co chodzi. No, wiem. A to gołębie. Ja ciągle mam wrażenie, że słyszę, jak ktoś gada. A to wszystko to gołębie. Tylko generalnie szukam. O, tu jest to. I teraz myk. O, dobra, ale kalecznie. O, to kalecznie, patrz na to. O, gałęzie. Przełóż se, bardziej na prawo troszeczkę, na prawo, tu, jeszcze na lewo, o, tu, teraz dół, dobra. Teraz musisz się złapać krawędzi i myk, o. No i gitara. Dokładnie, tam byliśmy. Tu jest kolejny wysoki komin i tam jest jeszcze wyższy, tam jest chyba najwyższy. No, jak tak patrzę, tamten jest najwyższy. Nie jest teraz za ciemno. Pójdziemy teraz zobaczyć tu. Op. Tutaj. Potem jeszcze wrócimy się tam. Bo to też były miejsca, których nas nie było. No i niestety, ale nie znaleźliśmy drogi na górę. Jeszcze. Może się to zmieni. Patrz, znowu szkoda, że nie mamy latarki. No, troszkę. Nie, ale tu też może coś być, wiesz? O, tu trzeba uważać, bo tu są takie wystające pręty. Co? Kamień wokół. O nie, najgorzej. Uwiecznisz mój upadek. No, git. Dobra, posuń się. Dobra. Git. Ale ten kamień w oku to była moc. Ała, zaraz.
On chciał mi pomachać, mnie zabił. Może tam w ogóle idzie po wyżej jeszcze. Dobra. Bez plecaka zdecydowanie łatwiej. Tu jest coś pseudo drabinka. Da się wejść. Teraz mi wleciał kurz do oka. Hop. Dawaj. Nie, wyciągnę. Dobra. Fajnie byś mnie z tego właśnie na bok poleciał. Dobra. To się cały czas w ogóle nagrywa longiem. Tam. Nie gadaj. Tu jest normalnie jakieś wejście. Tak jest bez ziemi? Tak. Tu są schody. To nice, że obczailiśmy najpierw, że można tutaj wejść. Bardzo dobrze, jeśli najpierw pakujesz się na drugie piętro przez jakieś dziury w piętrach, przez które ledwo co da się wejść, kiedy za rogiem masz schody. Tam widzimy komin, tu widzimy największy komin. Ty, a tam jakieś te są 5G. No, jakieś anteny. Anteny są niefajne. Ciekawi mnie tylko, czy dałoby się tam dostać, ale no chyba nie. Bo tam kurczę, nigdzie nie widziałem wejścia, no chyba, że też jesteśmy ślepi. Ale myślę, że skoro byliśmy tam i to było trochę wysoko, to tamto jak na dzisiejszą chwilę jest poza naszymi możliwościami. Może w przyszłości. Fizycznymi, przygotowawczymi i w sumie każdym innym. O! Kolano! Ała! Ale zawaliłem kolanem. Wiesz co? Ja sprawdzę inną drogę. Że tak po. Czekaj, chwila, wróć. Jak ja się tu dostałem? To tędy. Że tu? No, to murkiem. Tu wchodziłem? Nie. Ja tam będę. Ja tu przebrałem po prostu po schodach. Kurczę, no. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że stan tutaj tego nie jest najgorszy. Ale zła jest taka, że jest wszystko zapetonowane i nie da się wejść tam, gdzie chciałem. No trudno. Może innym razem. Na razie nie chcę się przeceniać. Przeceniać? Trzeba mierzyć swoje możliwości, o to mi chodzi. Liczyłem, że tutaj też może będą jakieś schody. Ale chyba się przeliczyłem. Wow! It was close. To nie jest najgorszy. Ale zła jest taka, że to już wiemy, że tam nie idziemy. Dobra. Kurczę, od razu gibkość plus 5.
bez plecaka więcej możliwości, więcej gibkości i mniej dobrych przejść. Jak żeśmy się już tyle namęczyli, żeby tam wejść, to po prostu zejdziemy schodami. Też nie są najlepsze. Ale są. Tak kończy się nasza dzisiejsza przygoda z cementownią. Mamy jeszcze dla was mały bonus na sam koniec, ale to zobaczycie za chwilę. Jest nasza czerwona strzała. Główny bohater tego programu, którego wam jeszcze nie przedstawiliśmy. Siemanko, nasz środku transportu. Dzięki, że zobaczyliście ten odcinek do końca i widzimy się w następnym odcinku. Na razie. To jest dobre.